Podpytam się jeszcze o to, bo ostatnio też gościłem właśnie w studiu na ostatniej gali fejmu Mateusza Borka i mówił mi, że będzie przyglądał się walce Bandury. Czy ty się przyglądałeś tej walce, bo on zaprosił cię do tańca, mogę tak powiedzieć. Gdzieś tam widziałem na Facebooku czy na Instagramie, gdzieś tam było. No ale to ja nie mam problemu z tym. To ja mogę walczyć, no jak mnie zagadają, a się zielone zgodzą, a się dolary zgadzają, no to można się bić. Ale mówię, czekajmy, pierwsze jest 24 lutego i to jest mi priorytet zrobić wszystko, by pięknie wypaść, wygrać, a później będziemy dalej myśleć. Chciałbym zawalczyć z Tomkiem Adamkiem w boksie w małych rękawicach. Ho! Serio? Tak. No bo, to stary, to już jest, to nie jest schodek wyżej, to jest blok wyżej, nie? Tak, ale stary, dlaczego nie? Zresztą Mateusz Borek powiedział, że będzie się dzisiaj mocno przyglądał moim umiejętnościom bokserskim. Tak, prowadziłem to studio i byłem świadkiem tego, faktycznie. Ale myślałem, że możemy jakiegoś innego zawodnika dla ciebie, a nie Tomka, nie? Nie wiem, no być może coś z tego będzie, dlatego też chciałem... Tomek jest moim ogromnym idolem. Jestem jego czy on... Dobrze powiedziałeś, on jest twoim idolem, okej. Więc ja, wiesz, chciałbym po prostu... Nie mówię, że wygram tak dalej, ale możesz, tak jak powiedziałem w oktagonie, możesz marzyć o sławie, możesz marzyć o pieniądzach, możesz marzyć o Ferrari, nie? Ale gdyby ktoś ci powiedział, że istnieje cień szansy, będąc fanem boksu od dzieciaka, oglądając Tomka Adamka, że jest w mojej federacji i wiem, że Tomek Adamek raczej nie będzie szukał zawodnika, z którym może się wyzywać i szukać dymu. No to na pewno. A obecnie jestem, uważam, bardzo, jak nie najbardziej zasięgowym twórcą obecnie w fejmie, bo Bungie jest przeogromne. Więc może się uda i sam sobie tego życzę. Chciałbym po prostu to zrobić, bez względu na wynik. Chciałbym to zrobić i powiedzieć kiedyś moim wnukom, kurwa, zwalczyłem, wiesz o co chodzi. Wygrałem z Alanem Kwiecińskim, wygrałem z Krzysztofem Niebuło Strzeligą, biję się z samymi mocnymi, być może kolejnym przeciwnikiem, jeżeli się uda, będzie Tomasz Adamek, wiesz, teraz będą ludzie pisali, o kurwa, co ty gadasz. Nie, powiedziałeś to z szacunkiem, więc wiesz. Tak, no jest taka szansa. Ale poczekaj, ale czy możesz powiedzieć, że zapraszasz do tańca Tomka Adamka? Zapraszam do wydania fajnego show widzom. Idziemy zbić spione z Tomaszem Adamkiem. Ja to robię. Dobra, idziemy. Pójdziemy ten. Chodź z kamerą. Pandura tak pisze. O, ma piątkę drzwi z Tomaszem. Tak, mi bardzo miło. Dobry. Wielkie powodzenia życzę na walce. No, super. Trzymamy kciuki. Nie jest słabo. Czuję dziecko. Czuję się. Miałem 15 lat. Jaką restaurację. Super.